Dzień dobry kochani, witam Was bardzo ciepło. Witam Was bardzo ciepło w to środowe popołudnie na dzisiejszym spotkaniu live ze mną. Mam nadzieję, że temat, z którym do Was przychodzę, jest tematem, który wielu z Was zainteresuje. Jak zawsze wypłynął on pod wpływem inspiracji tego, co się dzieje w mojej przestrzeni, ale także tego, co odkrywamy na sesjach indywidualnych z osobami, z którymi pracuję. Witaj Donato, witaj kochana. Już częściowo osoby dopytują się, czy live był, czy go nie było, czy się zaczął, więc malutkie, kilkuminutowe opóźnienie, za które Was przepraszam. Czasem tak jest, że kiedy już wszystko, absolutnie wszystko jest gotowe i jest tylko do naciśnięcia przycisk, żeby wejść live, nagle się okazuje, że nie jest wszystko gotowe i gdzieś tu stand się zaczyna mi przechylać i coś się rozleje. I to wtedy tak się właśnie dzieje, że jest takich kilka minut przesunięcia. Ale cieszę się, że się zbieracie. Dzień dobry, zaraz będę się z Wami wszystkimi witać. Dzisiaj jest kolejny dzień live'u, mojego wyzwaniowego live'u i mam poczucie, że temat, z którym do Was przychodzę, wiele Wam rozjaśni, a wynikł on podczas jednej z sesji, którą miałam okazję prowadzić z jedną z moich klientek. Sesji, której przewodnim tematem było to, dlaczego tak naprawdę nie jest w stanie ona osiągnąć takiej absolutnej, pełnej wolności finansowej, stworzyć pięknej, cudownej rodziny. Dlaczego zawsze dzieje się w jej życiu coś, co sprawia, że to poczucie bezpieczeństwa, te bazowe poczucie bezpieczeństwa jest bardzo mocno zachwiane. Jak to jest, że to, co udaje jej się zdobyć w kwestii przestrzeni materialnej, w kwestii rzeczy, które są tak naprawdę dla innych osób, nie są tematami pierwszorzędnymi, nie są rzeczami, nie są potrzebami pierwszego rzędu. Jak to jest, że te rzeczy jej w ogóle nie cieszą? Jak to jest, że to wszystko, co się dzieje w jej życiu, po pewnym czasie nagle upada kompletnie i ma poczucie wewnętrzne, że zaczyna od początku, że zaczyna znowu od zera, że znowu coś się stało, co sprawiło, że wszystko runęło. I z tym tematem dzisiaj do Was przychodzę i mam nadzieję, że to bardzo mocno wyjaśni Wam i rozjaśni i da Wam wskazówki, a dlaczego tak się dzieje? Dlaczego się tak dzieje, że wewnętrznie wiele osób ma poczucie, że Okej, Łukaszu, nic się nie dzieje. Zaraz się z Wami wszystkim będę indywidualnie witać. Więc jak to się dzieje, że wewnętrznie wiele osób ma poczucie, że tak naprawdę nie zasługują na fajne życie. I za tym słowem fajne będzie stało wiele określeń, za tym słowem fajne będzie stała piękna relacja z drugą osobą. Za tym słowem fajne będzie stało piękne przyjaźnie, będzie stała wolność finansowa, będzie stało poczucie bezpieczeństwa, będzie stało zdrowie, będzie stało ciało takie, jakiego pragniesz. Za tym fajnym życiem będą stały podróże, będzie stało zwiedzanie świata, będzie stało pełne konto bankowe, brak martwienia się o przypływ gotówki i wiele, wiele rzeczy, ale najważniejsze to wewnętrzne poczucie wstawania codziennie rano i czucia się dobrze. Nie przez sekundę, ale zwyczajnie czucia się dobrze. A więc przywitam się z Wami wszystkimi, którzy tutaj jesteście, a potem Was zabiorę w podróż. Witaj ponownie Donato, witaj Helena, cześć Beata, witaj Dorotko, cześć Tomaszu, dzień dobry Teresa, cześć Agata, cześć Dorota i witaj Łukasz. Zdrobnienie jest ok, nic nie szkodzi. Dzień dobry, kochani. Więc wskakuję do Was wskakuję do Was na króciutko dzisiaj, więc dzisiaj będzie krótko, także gdyby się cokolwiek pojawiło w Was, ściszymy trochę muzykę, gdyby się pojawiły w Was jakiekolwiek pytania, gdybyście chcieli coś, bym więcej Wam wyjaśniła, wytłumaczyła, a piszcie w komentarzach, dlatego że za chwilę, za pół godziny z kawałkiem rozpoczynam warsztat Ukochaj swoje cudowne wewnętrzne dziecko i będę potrzebowała jeszcze chwili takiego połączenia się z tą przestrzenią, więc dzisiaj króciutko, ale bardzo ważny temat. Jak to jest, że mam poczucie, że nie zasługuję? Jak to jest, że mam poczucie, że jestem niewystarczający? I jak każda z takich wewnętrznych, bazowych, jak każde z takich wewnętrznych, bazowych przekonań, dotyczących bazowych, absolutnie bazowych potrzeb, wypływa to oczywiście z dzieciństwa. Teraz pamiętam, że początek mojej osobistej pracy, mojej ze mną, opierał się na tym, że bardzo mocno skupiałam się na tym, dlaczego ja mam wewnętrzne poczucie, że nie zasługuję na to fajne życie. I teraz za słowem fajne stały te wszystkie wartości, które wcześniej Wam podałam. I dlaczego tak naprawdę, nawet jeśli mi się udaje stworzyć jakiś aspekt fajny w moim życiu, to po pewnym czasie on upada zwyczajnie. I bardzo mocno skupiałam się właśnie na tym elemencie końcowym. Gdy tymczasem dopiero w procesie, bardzo głębokim procesie z wewnętrznym dzieckiem, dotarłam do takiego punktu, gdzie spotkałam się z moją malutką Sylwią. Z Sylwią, która miała może kilka miesięcy. I w momencie spotkania, kiedy jest w tym procesie, był taki moment, kiedy ja ją biorę na ręce, kiedy ja mówię jej różne rzeczy, kiedy mówię jej, jak bardzo ją kocham, kiedy mówię jej o tym, jaka jest ważna. Jest taki moment, kiedy ją zabieram z miejsca, w którym ona jest, a w którym czuje się źle, w którym czuje się niedobrze, niezaopiekowana, i daję jej to, czego ona potrzebuje. I teraz pamiętam, że na jednym z spotkań osoba, która prowadziła mnie w tym procesie, zaproponowałabym tej małej Sylwii, dała jakieś aspekty, o których, które lubią dzieci. Czyli na przykład jakieś lody, albo jakąś zabawkę, albo jakąś grzechotkę i tak dalej. I początkowo, na samym początku, kiedy ten proces był prowadzony, ja za tym poszłam. Natomiast to nie przyniosło żadnego efektu w moim życiu. Ku mojemu zdziwieniu. I ku zdziwieniu tej osoby, która mnie prowadziła. Ponieważ jakby dałam jej to, czego według tej osoby było potrzeba. W trakcie swojej pracy, sama ze sobą, w pewnym momencie pozwoliłam sobie wrócić do tego procesu i poprowadzić go trochę inaczej. I pozwolić sobie na to, by pójść za tym, co intuicja mi mówi. A zresztą podobny proces będziemy dzisiaj robić na tym warsztacie właśnie. I to, co się zadziało, to sprawiło, że wszystko nagle stało się dla mnie jasne. To, dokąd siebie zabrałam i to, jak siebie poprowadziłam w tym procesie, jakby rozwiało wszelkie zamglenia, wszelkie niejasności. Wszystko to, co było jednym wielkim znakiem zapytania, nagle stało się absolutnie logiczne. Ponieważ kiedy ja zabrałam stamtąd tą małą Sylwię, to ona nie potrzebowała żadnego loda, ani lizaka. Ona nie potrzebowała żadnej grzechotki, misia, fajnego kocyka, ani pięknego pokoju. Ona potrzebowała poczuć, że ma suchą pieluszkę. Ona potrzebowała być przytulona. Ona potrzebowała być nakarmiona. Ona potrzebowała, by ktoś po prostu z nią był. Akceptował ją taką, jaka jest. Bez oceniania. I dlaczego to było takie ważne w tym procesie? Dlaczego to tak wiele mi wyjaśniło? Z prostej przyczyny. Ponieważ ta mała Sylwia i być może również Twoje wewnętrzne dziecko, miała wewnętrzne przekonanie, że nie zasługuje nie na lizaka, nie na loda, nie na piękny pokój, ale ono nie zasługuje na bliskość, nie zasługuje na dotyk, nie zasługuje na bezwarunkową miłość, nie zasługuje na to, by być zaopiekowana wtedy, kiedy potrzebuje, a nie wtedy, kiedy jest na to czas. Nie zasługuje na to, by mieć pełny brzuszek wtedy, kiedy potrzebuje, a nie wtedy, kiedy jest pora karmienia. Więc jeżeli na tak bazowe rzeczy, na tak bazowe aspekty, to malutkie dziecko nie zasługuje, miało poczucie, że nie zasługuje, to jak może mieć poczucie, że zasługuje na coś, co jest wyżej? Teraz w momencie, w którym pozwoliłam sobie na ten proces, bardzo mocny proces, to tak jakby wszystko stało się dla mnie jasne. Dlaczego to, co budowałam w życiu, było jak domek z kart? Dlaczego to było nieprawdziwe? Dlaczego to było na chwilę? Dlaczego moje relacje były takie nie takie? Dlaczego wszystko było warunkowe? Dlaczego każda rzecz, każdy aspekt, który pojawiał się w moim życiu, nie płynął jako coś naturalnego, tylko płynął z walki, z potrzeby konkurencji, z wewnętrznego poczucia, że ja muszę sobie coś wywalczyć, że ja muszę o to zawalczyć, że jak o to nie zawalczę, to tego nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nasze bazowe potrzeby, kiedy byliśmy dziećmi, nie były zaspokajane i wytworzyło się w nas poczucie, że nie zasługujemy na to, to nie ma mowy, żebyśmy potem w swoim życiu mogli mieć poczucie, że zasługujemy na więcej. I teraz nie chodzi o to, by obwiniać kogokolwiek w całym procesie, ponieważ w czasach, w których ja się urodziłam, to był moment, kiedy macierzyństwo było bardzo specyficznie określane. Tam było dzieci, które były chowane w określony sposób, wychowywane w określony sposób, były specyficznie ustalone pory karmienia itd., itd. To, co jest bardzo ważne natomiast w całym procesie i na czym ja zawsze skupiam uwagę danej osoby, to ta osoba, jej emocje, jej odczucia, jej poczucie, jej przekonania i to malutkie wewnętrzne dziecko. Teraz owszem, pojawia się tam aspekt chęci przerzucenia winy, odpowiedzialności, złości, wszystkich emocji skierowanych w stronę rodziców i jest to etap, który jest potrzebny, ale jest to tylko etap, ponieważ docelowo naszym kierunkiem nie jest to, by szukać winnych, a naszym kierunkiem jest to, by uwolnić siebie z tego, co było. Zgodnie z prawem, zgodnie z tym, jak wygląda rzeczywistość, że wszystko to, co czujesz w danym momencie, jest tym, co czujesz w danym momencie. I nawet jeżeli to dotyczy przeszłości, to tak naprawdę przeszłość, przyszłość i teraźniejszość są tu i teraz. Poprzez swoje emocje, swoje odczucia zapraszasz te przestrzenie do tu i teraz. Większość z nas żyje przeszłością. Świadomie lub nieświadomie. Nieświadomie żyjemy tym, co się wydarzyło w naszym dzieciństwie poprzez emocje, a świadomie poprzez rozpamiętywanie różnych rzeczy non stop, wracanie do tego samego. W każdym procesie, którym prowadzę, ważne jest to, by uwolnić się od tego, co miało miejsce, jeżeli jest potrzeba wzięcia stamtąd coś dla nas, jako wartości, jako lekcji, bierzemy, wprowadzamy nowe, stare, uwalniamy, czyścimy przestrzeń i idziemy dalej. Więc jeżeli jest to coś, co Ciebie dotyczy, jeżeli gdzieś wewnętrznie, cały czas, może przez całe życie, chcesz zbudować fajną jakość z tego życia i nie udaje Ci się. Jeżeli ciągle dochodzisz do jakiegoś punktu, a potem spadasz w dół, jeżeli wewnętrznie sam siebie limitujesz, ograniczasz i ustalasz, dokąd Ty możesz dotrzeć, co jest dla Ciebie realne, a co nie, to tak naprawdę wszystkie te rzeczy mają swoje źródło w jednym. Mają swoje źródło w dzieciństwie. Cześć Magdo. Mają swoje źródło w okresie, w którym byłeś malutkim dzieckiem. Maluteńkim. Kiedy byłeś niemowlęciem, które potrzebowało mamy, bliskości, dotyku, zaopiekowania, ciepłej pieluszki, mleka, pełnego brzuszka, reakcji na Twój płacz, reakcji z miłością na Twój płacz, bycia przy Tobie, noszenia Cię na rękach, głaskania Cię po brzuszku, absolutnie bazowych rzeczy. Jeśli tego nie dostawałeś, mimo że byłeś malutkim dzieckiem, to Twoja podświadomość kodowała to wszystko. Wszystko było zakodowane i układało się w określonych schematach poczucia. Okej, mam mokrą pieluszkę, krzyczę i wołam i płaczę i nikt nie przychodzi. To znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Dziecko zawsze znajdzie wytłumaczenie, że przyczyną tego, jak reagują rodzice, jest ono. Z nim jest coś nie tak. Ono jest złe, ono jest nie okej, ono jest wybrakowane, ono jest zepsute, dlatego rodzic reaguje tak, jak reaguje. Do 6 roku życia, przez cały ten czas, od urodzenia, dzieckiem kieruje podświadomy umysł. Kodują się tam wszystkie rzeczy w podświadomości, całe nasze poczucie wartości, całe nasze patrzenie na świat. A nade wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko, co się dzieje wokół dziecka, jest postrzegane przez dziecko jako jego efekt działania, czyli to, jakie ono jest, powoduje konkretne efekty w świecie zewnętrznym. Jak mama z tatą się kłócą, to dlatego, że ono coś zrobiło. Jak mama jest smutna, to dlatego, że ono jest złe. Jak mama płacze, to dlatego, że ono coś nie tak zrobiło. Że gdzieś coś przeskrobało. Jak tata na niej krzyczy, to oczywiście, że ono jest winne. Jak tata krzyczy na mamę, to ono też jest winne. Jak rodzice się rozstają, ono też jest winne. Czyli bardzo mocne skupienie się na sobie. Dziecko jest centrum. Centrum całego wszechświata i w ten sposób się je postrzega, ponieważ w ten sposób się je postrzega, więc wszystko, co się dzieje dla niego, rozpoznaje jako sytuację, że dzieje się to przez nie. I wszystko to, co powstaje w pierwszym okresie życia, potem jest tylko powielane. Jakby dokładane są kolejne levele, kolejne puzelki do całej układanki. W pewnym momencie powstaje obraz. Niekompletny obraz tego, kim jesteś. Moglibyśmy sobie wyobrazić, że to jak mieć 1000 puzli i ułożony obraz z tego 1000 puzli, ale tak naprawdę ogrom miejsc pustych z brakującymi puzzlami i z tymi brakującymi puzzlami idziemy w świat i mamy nadzieję, że ktoś nam znajdzie ten brakujący puzzalek i włoży w odpowiednie miejsca i poczujemy się dobrze. A tymczasem te brakujące puzzle, my je pogubiliśmy. Pogubiliśmy je poprzez nasze lata życia. I owszem, na samym początku byliśmy dziećmi, nie mieliśmy tej świadomości, ale nie jesteśmy już dziećmi od dawna. Od bardzo dawna, a nadal tej świadomości mamy zbyt mało. Więc zaczyna się wszystko od świadomości, od tego, jak Ty to czujesz, co Ty myślisz na swój temat. Cześć Angeliko, witaj kochana. Angelika pisze, moja wewnętrzna dziewczynka była zapomniana, smutna, zagubiona. Nie ufała, pragnęła miłości tak bardzo, że pozwalała sobie nie szanować, siebie nie szanować już w dorosłym życiu. Potrzebowała bezpieczeństwa, miłości, ludzi wokół siebie. To jest tak bardzo ważne, spotkać się ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Od tego zaczynamy uzdrowienie. Spotkanie z dzieckiem, wybaczenie, zadbanie. To mi pozwoliło się uzdrowić. Pięknie, kochana. Majda pisze, ja mam ostatnio czas jakiś ciężki, czas, gdzie nie wiem, czy ufać, czy nie ufać. Jeden dzień ufam ludziom, stanie się tak, że przestaję ufać, za chwilę znowu coś się wydarza, że mi się zdawało. A czy ufasz sobie, Magdo? I na ile sobie ufasz? Zaczęłabym od zapytania siebie, na ile sobie ufam, a dopiero potem bym zadała pytanie w kierunku innych osób. Wierzę, że wszystko zaczyna się w nas, tam ma swoje źródło, tam ma swój początek i stamtąd wszystko wypływa. Więc kochani, zachęcam Was do tego, żebyście pobyli ze sobą, żebyście poczuli, jak to jest u Was, żebyście przede wszystkim zadali sobie pytanie, czy czujesz, że zasługujesz na te bazowe rzeczy, na bycie kochanym bezwarunkowo, na przytulanie, na bycie z Tobą wtedy, kiedy jest źle i wtedy, kiedy jest dobrze. Nie na to, czy zasługujesz na miliony, czy na super fajny dom, czy na ekstra samochód, bo to są tylko kolejne poziomy. Jeśli te bazowe rzeczy, w tych bazowych rzeczach czujemy, że nie zasługujemy, to to, co płynie dalej, to jest poziom chcenia. Ja chcę mieć dom, ja chcę mieć basen, ja chcę mieć luksusowe życie, ale tak naprawdę chcę, bo wydaje mi się, że jak to będę mieć, to będę się jakoś czuć, a jak będę się jakoś czuć, to te podstawowe moje potrzeby również będą zapełnione. W rzeczywistości to tak nie działa, w rzeczywistości to w ogóle nie zadziała. Więc zapraszam Was do takiego krótkiego pobycia ze sobą dzisiaj. A ja będę się z Wami żegnała, bo za chwilę zaczynam nasz warsztat. Warsztat, który cały czas gdzieś mi tak krąży w mojej przestrzeni, więc prawdopodobnie na dniach zostanie opublikowana informacja do drugiej edycji tego warsztatu. Być może jest to coś, co stanie się takim systematycznym warsztatem odnawianym co 3 miesiące. Planowana tak wstępnie, bardzo mocno wstępnie pojawia mi się kolejna edycja pracy z wewnętrznym dzieckiem, tej formy warsztatowej, aby się pojawiła w marcu, więc jeżeli jest to coś, z czym chciałbyś, chciałabyś pobyć, nauczyć się, popracować w bardzo pięknej przestrzeni, w przestrzeni, gdzie będziemy pracować w grupach, to nie będzie live, taki jak teraz widzicie tylko mnie, a ja Was nie, tylko będziemy się widzieć w przestrzeni Zoom, gdzie jest możliwość pracy w grupach, w parach, wszystko po to, aby pomóc Wam spotkać się ze sobą wewnętrznym, czy ze sobą wewnętrzną, po to, abyście potrafili nawiązać tą relację, ponieważ to jest bardzo ważny krok. To jest bardzo ważny, bardzo mocny, ale również często krok, który przepełniony jest ogromem obaw, bo wielu z nas nie wie jak zacząć, a ci, co zaczną, to potem nie wiedzą, co z tym dalej zrobić. Więc chciałabym Wam pokazać, jak to poprowadzić, w jaki sposób możecie ten kontakt ze sobą nawiązać, jak potem systematycznie możecie ten kontakt utrzymywać, w jaki sposób, co najważniejsze, w jaki sposób to spotkanie z wewnętrznym dzieckiem ma transformować Twoje życie, czyli w jaki sposób uwalniać to, co jest nagromadzone, w jaki sposób przeprowadzać rozmowę, o co pytać, jakie zadawać pytania, jak poprzez samo bycie i tylko bycie wystarczy, by Twoje wewnętrzne dziecko z tego skrzywdzonego wewnętrznego dziecka stało się cudownym wewnętrznym dzieckiem, ponieważ kiedy ono staje się cudownym wewnętrznym dzieckiem, wówczas Twoje życie takim się staje, a Ty zaczynasz czuć, jak te malutkie puzelki, które wcześniej były gdzieś porozrzucane i zostawione nie wiadomo gdzie, a Twoja układanka była niepełna, jak za każdym razem taki puzelek trafia we właściwe miejsce i napełnia Ciebie. Życzę Wam, kochani, cudownego, pięknego dnia. Jeśli macie ochotę ze mną popracować też indywidualnie, to zapraszam. Na mojej stronie znajdziecie zakładkę sesje, i tam będziecie mogli przeczytać więcej o tym, jak pracować ze mną indywidualnie lub na warsztatach. Do zobaczenia.